Witam rodziny, przyjaciół, wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość Złotych Grobów. Witam zastępcę prezydenta miasta Starachowice, pana Sylwestra Kwietnia, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Szanowni jubilaci, przed 10 laty przyrzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dziś ożyły wspomnienia i zakręciła się łza wokół. Nikt z was wówczas nie pomyślał, że za pół wieku staniecie znowu razem, by odbierać szczególne odznaczenia, najwyższe zaszczyty i honory. Celem życia małżonków jest jedność razem w zdrowiu i w chorobie. Razem w dobrej i złej doli. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, którzy raz się pobrawszy, muszą ciągle wybierać, odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu i porozumienia, by w końcu polubić swoje wady i słabości. Patrzymy na was z podziwem. Pochylamy się nad ludzkim życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie i rodzinie, a także w lokalnej społeczności. Jesteśmy tu, by uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać. Szanowni jubilaci, przed 50 laty składaliście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przysięgę małżeńską. Powróćmy do tamtych wydarzeń. Może odnowimy tą przysięgę małżeńską. Proszę wszystkich Państwa o powstanie i kolejne powtarzanie za mną treści przysięgi. Może zaczniemy od Pani. W dniu naszych złotych godów wyrażam mojemu mężowi serdeczne podziękowanie za miłość, opiekę i przywiązanie. I przyrzekam, że uczynił wszystko, aby nasze małżeństwo trwało w zgodzie, zdrowiu i szczęściu. Teraz panów poproszę. W dniu naszych złotych godów wyrażam mojej żonie serdeczne podziękowanie za miłość, opiekę i przywiązanie. I przyrzekam, że uczynił wszystko, aby nasze małżeństwo trwało w zgodzie, zdrowiu i szczęściu. Odznakę w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczy zastępca prezydenta miasta pan Sylwester Kwiecień, który jest gospodarzem tej lokalnej społeczności. Bardzo oficjalnej części, gdzie w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej pana Władysława Komorowskiego wręczę państwu medale za długoletnie życie małżeńskie. To pozwólcie państwo, że w imieniu samorządu miasta Starachowice skieruję do państwa kilka słów. Szanowni państwo, wstępując w związek małżeński 50 lat temu, na pewno zastanawialiście się, jakie będzie to wasze nowe życie, życie we dwoje. Zawsze start w nową drogę budzi pewne obawy, niepokoje. Dziś przeżywszy wspólnie 50 lat, znacie już blaski i cienie podwójnego, współzgodnego życia w małżeństwie. Dziś przeżywszy razem 50 lat, jesteście wzorem dla osób młodszych. Jesteście wzorem, którzy dla ludzi, którzy was będą obserwować i naśladować, z uwagi na to, że przeżyć razem 50 lat wymaga na pewno dużej sztuki kompromisu, umiejętności porozumiewania się, no i miłości przede wszystkim. Ta wasza miłość trwająca już 50 lat jest dowodem na to, że wasze wybory poczynione 50 lat temu były jak najbardziej trafne i słuszne. Przeżyliście 50 lat. Wychowaliście dzieci, pracowaliście na rzecz społeczności lokalnej, pracowaliście na rzecz naszego województwa, kraju. Dziś właśnie chciałbym wam się pięknie pokłonić, podziękować wam za pracę na rzecz naszego miasta, naszego województwa, naszego kraju. Życzę wam wszystkim długich lat w zdrowiu, szczęściu, w szczęśliwym związku małżeńskim. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Rzeczypospolitej Polskiej dekoruje się medalem za wieloletnie pojęcie małżeństwa. Serdecznie panu gratuluję. Szanowni Państwo, myślę, że jest dobry czas, aby zaśpiewać tradycyjne 100 lat jubilatom. Zachęcam do rodziny, gości do wspólnego śpiewania. 100 lat, 100 lat, żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto zrobia niebo i niech się pod stół skryje, a kto zrobia niebo i niech się pod stół skryje. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Jubilacie. Nasi jubilacie. Wszystkiego najlepszego, szanowni Państwo. Jestem bardzo wzruszona, ale proszę Państwa, w imieniu jubilatów pragnę serdecznie podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu za przyznanie nam tych pięknych medali. Dziękuję bardzo panu prezydentowi naszego grobu, panu magistrowi Sylwestrowi Kwietniowi za wręczenie nam tych medali. Dziękuję pani kierownik serdecznie i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego naszego pięknego spotkania.